Cześć, dzień dobry internecie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak zawsze bardzo cieszę się, że tutaj trafiliście. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na study vloga, jak doskonale już pewnie widzicie po tytule. Chciałam Wam na samym początku bardzo serdecznie podziękować za tak cieplutkie przyjęcie poprzednich filmów, bo naprawdę jestem zaskoczona. Dla mnie na pierwszy rzut oka jakby moja nauka jest taką normą od wielu lat, że właśnie to jest aż abstrakcyjne, że tak dużo z Was, kilka tysięcy ludzi może po prostu cieszyć się z tego, że ja się uczę i gdzieś tam czerpać do tego motywację. To jest naprawdę bardzo kochane. Natomiast też chciałabym, żeby w związku z tym, żebyście nie mieli takiego fałszywego obrazu mojej nauki, bo łatwo jest tak mówić, że ktoś wstaje codziennie o czwartej, Boże, generalizować, kiedy prawda jest zupełnie inna. Słuchajcie, ja wstaję o czwartej, to prawda, ale nie wstaję codziennie. To zależy od natłoku pracy, zależy od tego, ile rzeczy mam do zrobienia. Są dni, kiedy muszę, znaczy nigdy nie muszę, zawsze to jest mój wybór, ale są dni, kiedy jakby chcę właśnie wstawać wcześniej ze względu na ogrom pracy i sobie zrobić na przykład wolny wieczór i potem już nic nie robić ze szkoły wieczorem. A są też takie dni, kiedy nie mam takiej potrzeby i siedzę sobie wieczorem po prostu. To wszystko zależy. Ja sobie to dosyć mocno lubię zmieniać, lubię jakby moderować to sobie zależnie od tego, czego rzeczywiście potrzebuję. Dzisiaj na przykład wstałam o 5:20, bo mam mniej rzeczy do zrobienia niż normalnie, a też no, normalnie 5:20, gdybym chodziła w normalnym roku szkolnym, by nie była do zrobienia, bo wychodzę o 7, więc to mało by mi dało. Mogłabym się pouczyć, nie wiem, 40 minut, zanim zaczęłabym się ogarniać. Natomiast mamy lekcje online, więc w teorii mogę nawet siedzieć tutaj do 7:50 razem z Wami się uczyć. Szczerze to myślę, że tak nie będzie. Natomiast ja właśnie wstałam o tej 5:20, a teraz jest 5:40. Natomiast ja już sobie zrobiłam w ogóle kawusię, więc już sobie siedzę i kontempluję. Teraz sobie piję pół kawusia. I próbuję jakoś ogarnąć moje włosy, bo zasnęłam wczoraj z mokrymi i to się zawsze tak kończy. To znaczy z lekko wilgotnymi, ja nie śpię nigdy w takich mega mokrych, ale jakby wciąż jest jakieś loki mi się, kurde, zrobiły. Natomiast ja teraz jeszcze dokończę sobie kawę, no i pokażę Wam, co będę dzisiaj robić. Teraz Wam z przyjemnością dam znać, co tam dzisiaj w planach mam zamiar zrobić. To jest dosyć ważne, wydaje mi się, ale właśnie moje dzisiejsze to-do list jest tą listą bardziej nie to-do, tylko to remember, to znaczy to są rzeczy, które chciałabym, o których chciałabym pamiętać. Poza pracą niczego nie muszę praktycznie z tych rzeczy, więc to też jest takie, że moje to-do list dzielą się właśnie na takie dwie. Kiedy mam tyle rzeczy, że chciałabym zrobić wszystkie z tej listy albo większość i kiedy mam takie luźniejsze dni, kiedy rzeczywiście po prostu nie chcę o niczym zapomnieć. Więc to jest ten drugi typ listy, kiedy nie chcę o czymś zapomnieć i właśnie już Wam mówię, co tutaj jest. Mam tutaj pracę, o której nie mogę zapomnieć. Pracuję w mediach społecznościowych. Nie mam na myśli mojej pracy w sensie Instagrama, YouTube'a. To jest moja przyjemność trochę, też praca częściowo, ale jakby jeszcze robię coś innego, coś więcej, o czym niestety nie mówię Wam w mediach. Natomiast rzeczywiście mam do ogarnięcia coś niecoś z tego. Mam esej na filozofię, ponieważ w tym tygodniu mój nauczyciel właśnie uznał, że w następnym weekendzie, w tej chwili jest wtorek, chciałby dostać już nasze eseje finalne, więc no, trochę się stresuję, ale jestem na dobrej drodze. Dużo w ogóle moich znajomych właśnie obudziło się dopiero teraz i zaczynają go pisać, a ja piszę już bardzo długo, więc mam przynajmniej ten komfort. Mam pomóc w pracy mojej koleżance, odpisać na komentarze. Bardzo dużo ostatnio mam komentarzy od Was i to jest też w moim to-do list. Ja to bardzo lubię, ale mimo wszystko czasami zajmuje to dużo czasu, więc też cieszę się z jednej strony, że to tutaj jest, bo to będzie taka chillera z Wami trochę. Mam tutaj też pracę z dopiskiem moja, co oznacza w moim języku Instagram, YouTube. Wiem, że to jest nieintuicyjne, ale jakby to jest moja lista, więc nie będę Wam jej moderować, żebyście Wy ją zrozumieli lepiej. Mogę Wam ją ewentualnie tłumaczyć na study vlogu. Dodatkowo mam spakować się, posprzątać i zużyć peeling kawowy, bo wczoraj sobie zrobiłam właśnie z koleżanką. Słuchajcie, zrobiłam sobie kilka rzeczy, mianowicie właśnie mi pomadka spadła na biurku, natomiast dobra, trudno. Zrobiłam sobie w takich opakowaniach, to są stare opakowania po soczewkach, takie w duchu powiedzmy zero waste. Zrobiłam sobie, słuchajcie, peeling do ust, dodatkowo oprócz peelingu właśnie peeling kawowy do ciała, no i jeszcze pomadki na zimę,
więc mega się cieszę. I peeling kawowy ma to do siebie, że trzeba go zużyć dosyć szybko, więc właśnie boję się, że zapomnę i później będzie leżał i w ogóle no, z moją pamięcią to jest prawdopodobne, więc właśnie z tego powodu też tutaj pojawił się na tej liście. Natomiast to by było na tyle, ja już nie gadam, jest w tej chwili 6:01, co oznacza, że zabieram się za pisanie mojego eseju filozoficznego, a to jest rzecz, która przechodzi mi z przyjemnością z rana i bardzo to lubię. Odpalam, słuchajcie, Foresta, dzięki temu nie będę mogła korzystać z telefonu przez pół godziny. Uwaga, sadzę drzewko, no i rośnie. Minęło już pół godziny, ja właśnie siedzę nad tabletem i wydaje mi się, że zaraz w ogóle puszczę sobie jeszcze następne pół godziny, bo wciągnęłam się. Natomiast powiem Wam tak, mega się stresuję, bo właśnie zaczęłam ostatni rozdział mojej pracy, który nazywa się, uwaga, podsumowań i wnioski. I nie musi być wcale bardzo długi, jest po prostu streszczeniem wszystkiego, co napisałam wcześniej. I jakby nie wiem, jak to się stało, ale już jestem naprawdę bardzo, bardzo daleko. I muszę jeszcze napisać wstęp, ze względu na to, że wstęp chciałam napisać już po napisaniu wszystkiego, bo chciałam tam ująć wszystkie problemy, opisać, o czym będę mówić, a żeby opisać, o czym będę mówić, muszę mieć już cały tekst, że tak powiem, żeby wiedzieć, czy przypadkiem żadna wizja się nie zmieniła. Natomiast rzeczywiście szukam też myśli przewodniej. Zaraz sobie poszukam w internecie jakichś cytatów, które dobrze oddadzą to, co... No taki jakby myśl główną mojej pracy, jeśli znajdę coś takiego, no to stanowczo wkleję po prostu na początku, na pierwszej stronie jakby po tytule, wkleję po prostu taki cytat przewodni. No i mówię, to jest trochę abstrakcyjne, że w ogóle zaraz kończę. Boże, tyle nad tą pracą już siedziałam. Zobaczymy na ile spodoba się to moim recenzentom, w sensie mojemu nauczycielowi i mojemu ekspertowi, tak to się nazywa. No ale i tak. Wydaje mi się, że jak już to zmienimy jakieś detale, a raczej nie cały tekst, no bo już 2/3, nawet chyba więcej niż 2/3 mi sprawdzili. Dobra, ja już nie gadam, prawie wywaliłam kubek. Odpalam następnego Foresta, proszę bardzo. Kolejne pół godzinki, no i lecimy. Słuchajcie, urosło mi kolejne drzewo, tak więc już godzinę siedzę nad tym w sumie, ale jestem tak wciągnięta, że chyba sobie w ogóle zrobię jeszcze następne. To znaczy, ja właśnie lubię... Jeżeli nie wiem, czy będę w stanie pisać filozoficznie, to lubię sobie właśnie nastawić stoper, znaczy w sensie tego Foresta, no właśnie 30 minut i potem sprawdzić, czy akurat zacznę mieć wenę, czy nie, bo są takie dni, kiedy po prostu nie mogę siedzieć nad filozofią, bo nie mam pomysłu, gdzieś tam muszę więcej doczytać, nie mam ochoty pisać, bo to też muszę to pisać jakoś tak, żeby to było ciekawe, interesujące, to jest opracowanie w pewnym stopniu naukowe, ale mimo wszystko chcę, żeby czytało się to ciekawie, szczególnie, że piszę o literaturze, więc jest to temat dla mnie istotny. No ale właśnie teraz już nastawiam Foresta po raz kolejny na 30 minut. To będzie oznaczać, że w sumie pracowałam nad tą pracą już 1,5 godziny. Co właśnie jest dla mnie taką fajną opcją, że nie muszę od razu skazywać się na przykład na napisanie tego godzinę, jeżeli nie mam weny, a pół godziny to jest taka bardzo fair czas, bo mam czas już się nad czym zastanowić, mam czas coś zrobić, ewentualnie poprawić. Jak rzeczywiście nie znajdę weny, to na przykład poprawię teksty napisane wcześniej, gdzieś tam to jakoś ułożę, ustawię jakiś plan, przeczytam czy coś w tym stylu, no ale właśnie przynajmniej nie muszę się ograniczać i później się męczyć przez 40 minut albo właśnie godzinę, kiedy ja rzeczywiście nie chcę tego pisać. Więc teraz już nastawiam ostatniego Foresta, bo jest 7:10, no i co? Lecimy! Udało się wszystko, już trzecie drzewko mi wyrosło, więc teraz już lecę się ogarniać, muszę ogarnąć te włosy, bo to po prostu jest jakaś masakra, co tutaj się dzieje. Więc idę pewnie się pomalować, przygotować na lekcję, posłuchać musicali i no tak, spędzić sobie poranek tak jak zawsze. Ja strasznie lubię się malować, w sensie to mnie bardzo relaksuje rano i nie wiem jak to działa, ale po prostu lubię samą czynność, ona mi bardzo pasuje, więc w sumie to się cieszę. Dobrze, że jest już jasno, bo inaczej mam tutaj takie stworzenie, na które jest takie wyzwanie. Nie nadepnij na kota challenge. Po prostu weź kocie i się nie ruszy. I po prostu no cokolwiek bym nie robiła. Świetnie.
Też cię lubię, mała. No dzień dobry, witam. Ja do szkoły, co prawda, czy do szkoły, szkoła online, super szkoła. Maluję się raczej lekko, raczej tak subtelnie, chociaż ostatnio kupiłam sobie nowy podkład i właśnie pierwszy raz dzisiaj go noszę, więc zobaczymy, jak to wyjdzie z nim. Ale właśnie mega się cieszę, bo zdążyłam wszystko ogarnąć w miarę i zaraz właśnie zaczynam lekcjami literatury. Ja dzisiaj mam w sumie 3 godziny literatury, to znaczy jeden blok na początku, później mam jakąś inną lekcję i właśnie później znowu literatura. Dużo osób się pyta, jak to u mnie wyglądają w ogóle lekcje w mojej szkole. U mnie jest coś takiego, że rozszerzenie w ogóle nazywa się literaturą, bo my bardzo dużo siedzimy w literaturze i jakby normalnie w planie mamy zajęcia literatury. Natomiast to jest de facto takie rozszerzenie polskiego klasyczne, tylko po prostu my tyle siedzimy w tekstach, że po prostu w mojej szkole rozszerzenie nazywa się zajęciami z literatury. Jakby taka jest po prostu specyfika mojego liceum, to jest dosyć ciekawe. I właśnie też dlatego nazywam te zajęcia tak z przyzwyczajenia bardzo zajęciami literatury, bo też o to było trochę pytań. No ale dobra, ja już nie przedłużam i lecę na lekcję. Mam chwilę przerwy w trakcie lekcji, bo czytamy Wacława Potockiego, konkretnie Transakcje Wojny Chocimskiej, fragmenty oczywiście, i ogólnie właśnie pan nam znowu dał 10 minut na przeczytanie, no i teraz będziemy o tym gadać i trochę się wyrobiłam wcześniej, bo ja zwykle ogólnie czytam dosyć szybko te teksty, to jest ciekawe, więc zwykle jest trochę więcej czasu na właśnie przeczytanie i przemyślenie, no a ja zwykle wyrabiam się odrobinę szybciej, nie wiem w sumie od czego to zależy, ale właśnie skończyłam. Mam aktualnie 10-minutową przerwę, jestem już po 2 godzinach właśnie polskiego. Dzisiaj mówiliśmy trochę o erystyce, o manipulacji, o perswazji i o Piotrze Skardze. Tak, tak się go odmienia, tak. Więc w sumie spoko, bo ja lubię całkiem takie retoryczne sprawy. Co prawda nie umiem w nie za bardzo, w sensie w mediach może Wam się wydawać, że umiem, ale tak na żywo to jestem trochę nieśmiała, więc to rzeczywiście zależy od momentu, ale ja bardzo lubię, więc dzisiaj rzeczywiście całkiem fajnie. Teraz lecę sobie trochę odrzucić jakby te naukowe rzeczy z głowy, przejść się gdzieś, pewnie pogłaskać mojego kota i rzeczywiście te 10 minut tak spędzić, a później mam jeszcze blok w ogóle historii społeczeństwa. Ja nie rozszerzam historii, więc to są takie 2 godziny jedyne historie, jakie mam chwilowo w tygodniu. No i zobaczymy, co tam będziemy robić. Nie sądzę, żeby to było jakieś mega ciekawe, tak samo jak przyroda. W liceum, kiedy się jej nie rozszerza, to jest przedmiot, który po prostu trzeba zaliczyć i tak naprawdę to wszystko, więc mówię, teraz tym będę się zajmować. No dzień dobry, mam właśnie przerwę od historii społeczeństwa, o jej prześwietla mnie, przepraszam. Ogólnie w przerwach sobie zwykle albo pracuję, albo odpowiadam na maile związane z kanałem, więc to wszystko jest takie, wiecie, Że cały czas gdzieś tam jestem i staram się być czynna, staram się gdzieś tam nie marnotrawić tych lekcji online i rzeczywiście korzystać jak najbardziej się da. Jestem już po historii, więc teraz mam przerwę obiadową, znaczy ogólnie to 30 minut, ale teraz mi już zostało 20. Teraz będę mieć jeszcze polski, 2 godziny matmy, potem 2 godziny przerwy i koło debatanckie, na które trochę się cieszę, trochę się boję, bo ja na koło debatanckie w ogóle poszłam z tego powodu, że tak szczerze, to chciałam zobaczyć, na ile jestem w stanie jakby polepszyć swoje zdolności i swoje możliwości, bo właściwie zdolności nie mam praktycznie żadnych dyskusji. W sensie ja w erystyce jestem okropna, dlatego że koło debatanckie uczy erystyki, a nie poszukiwania prawdy. Ono uczy jakby do, jakby to ładnie powiedzieć, dowodzenia rzeczy, w które nawet nie wierzycie, ale właśnie za pomocą oratorstwa pozwala Wam, uczy Was, jak właśnie to robić, więc to jest dla mnie o tyle specyficzne, że ja właśnie umiem walczyć o rzeczy, w które wierzę i umiem dyskutować na takie tematy, natomiast ciężko jest na przykład postawić się po stronie, z którą się nie zgadza. I to jest o tyle ciężkie i dlatego też zdecydowałam się w ogóle iść na to koło debatanckie, żeby właśnie coś tam niecoś zwiększyć swoje możliwości może i trochę się wystawić na próby. Natomiast chwilowo nie jestem dobra w tym. Ale no cóż, zobaczymy. Mam właśnie przerwę w matmie, zrobiłam sobie makaron z łososiem i będę jeść, pewnie nie wyrobię się przed lekcją, więc też trochę w trakcie lekcji, ale to jest przynajmniej plus lekcji online. Natomiast już jestem trochę spóźniona, więc lecę. Skończyłam już matmę, jestem po 2 godzinach i ogólnie właśnie tak jak już Wam mówiłam, teraz będę mieć okienko. W trakcie okienka mam w planach w sumie pomontować dla Was trochę film, bo już zbliżamy się do 10 tysięcy subskrypcji. Nie wiem, czy kiedy to oglądacie już są, czy jeszcze nie, ale w moim wypadku jeszcze nie. Natomiast jesteśmy już dosyć blisko, więc
więc to mnie strasznie cieszy i właśnie chciałam Wam powiedzieć, że właśnie przygotowuję się na to i nagrywam bookshelf tour. To znaczy nie nagrywam, już nagrałam, natomiast montuję i rzeczywiście mam w planach również w tym momencie spakować się, ale to o tym innym razem. Ale właśnie to jest ten moment, który mam w końcu chwilę dla siebie. Nie wiem, ile będzie trwać koło debatanckie, bo ono jest rzeczywiście takie dosyć nieregularne. Tyle, ile potrzebujemy, to tyle mamy. Ale właśnie tydzień temu mieliśmy oficjalną ligę debatancką, więc pewnie będziemy dyskutować o tym, jak nam poszło i gdzieś tam uczyć się na własnych błędach. Jestem po prostu tak padnięta po kole debatanckim, że to jest naprawdę niesamowite. Natomiast pani nas i tak puściła wcześniej, a później sobie jeszcze pogadałam trochę z moim kolegą, który też właśnie pisze olimpiadę filozoficzną, no i wiecie, tam zawsze jakieś tematy wejdą. Natomiast słuchajcie, do takich spraw, za które teraz chciałabym się zająć, robię sobie trochę przerwy. Słucham Roni, córki spójnika, jest to książka Astrid Lindgren, którą totalnie, totalnie uwielbiałam jako dziecko i ostatnio właśnie sobie odnawiam, ze względu na to, że to jest jedna z tych książek, które gdzieś tam sprawiły, że jako dziecko bardzo przejmowałam się losami tych bohaterów i bardzo zawsze shipowałam głównych bohaterów i bardzo mi się podobała ta książka, więc chcę po kilku latach już właśnie odkryć ją na nowo. Teraz tym się zajmuję dodatkowo, no mam jeszcze jakieś inne rzeczy, nie chcę o niczym myśleć, bo jestem trochę zmęczona, mam wrażenie. Udało mi się jeszcze trochę rzeczy ogarnąć z pracy, natomiast uwaga, uwaga, szokująca informacja, prawdopodobnie połowa z Was w ogóle zastanowi się, czy na pewno jestem aby Justyną zła po chwilę, bo wszystkim zawsze się wydaje, że ja tylko pracuję, ja to w ogóle nie mam czasu na odpoczynek i w ogóle masakra największa. Natomiast pamiętajcie, że ja się budzę rano, między innymi po to, żeby właśnie teraz móc sobie obejrzeć coś albo odpocząć. I to jest ten moment, w którym zaczęłam to robić, to znaczy od godziny, słuchajcie. Znaczy też wstawiłam posta na Instagrama, ale to inna sprawa, natomiast od godziny oglądam sobie serial. Ja nie lubię seriali zazwyczaj i nie oglądam seriali zazwyczaj, natomiast ten mnie zainteresował taką absolutnie luźną konwencją i tym, że ja tą książkę znałam. To znaczy serial nazywa się Dash i Lily, jest na Netflixie, ale ja czytałam książkę, która nazywa się chyba Księga Wyzwań Dasza i Lili, czy coś w tym stylu. Czytałam ją, słuchajcie, z 3 albo 4 lata temu, może nawet jeszcze wcześniej, ale pamiętam, że ona była taka strasznie urocza, świąteczna i w ogóle mega mi się podobała, więc pomyślałam sobie, że w sumie, dobra, może jeszcze nie czuję tak bardzo świąt, może jeszcze zostało dużo czasu, natomiast trudno, mi to nie przeszkadza, ja uwielbiam święta, uwielbiam klimat świąteczny i gdzieś tam chciałam się trochę odprężyć, obejrzałam już 3 pierwsze odcinki, jest naprawdę spoko, no ja nie jestem jakimś koneserem serialów, więc tam wiecie, nieszczególnie się ani znam, ani ten, mogę Wam powiedzieć tylko, czy spędzam miło czas. Spędzam miło czas i o to w tym wszystkim chodzi, więc teraz rzeczywiście obejrzałam już właśnie 3 odcinki. Myślę, że jeszcze trochę nad tym posiedzę, bo rzeczywiście dzisiaj w sumie z tej filozofii udało mi się całkiem dużo zrobić. No i dodatkowo jeszcze mogę sobie pozwolić na coś takiego. Teraz mama mnie poprosiła, żebym jej z czymś pomogła, więc no, odeszłam analogicznie od serialu. Natomiast tak szczerze, teraz mam takie poczucie, że może wypadałoby się jeszcze pouczyć, zrobić WOS czy coś takiego, nawet przez 20 minut, ale to uczucie chyba przezwycięży samą świadomością, że dzisiaj rzeczywiście może nie zrobiłam jakiejś kolosalnej ilości rzeczy, ale ważne jest też, żeby odpocząć i dodatkowo no wstałam jednak wcześniej, żeby robić tą filozofię, więc chyba to jest moment, w którym muszę nauczyć się doceniać siebie i powiedzieć sobie stop, Justyna, już nie musisz, bo rzeczywiście nie muszę, to by było chyba takie nadprogramowe, bezsensowne troszeczkę, bo mogę równie dobrze nad tym siedzieć jutro. Więc teraz jeszcze wrócę do serialu, no właściwie to by było na tyle, nie mam zamiaru się już dzisiaj uczyć. Mam nadzieję, że taki study vlog Wam się podobał. Dzisiejszy jest troszeczkę luźniejszy, no ale takie też są potrzebne i mam wrażenie, że one też są prawdziwe po prostu, bo dni szkolne są masakrycznie nieregularne i czasami jest taki zapieprz, że o mój Boże, a innego dnia po prostu jest chillera. Mogę się zająć właśnie rzeczami takimi olimpijskimi, a czasami nawet ta olimpiada schodzi na drugi plan, więc to bardzo zależy od dnia. Ja Wam mega serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu, zachęcam Was jak zawsze do subskrypcji tego kanału, wpadania we wszystkie linki na dole, najbardziej na mojego Instagrama, bo tam jestem po prostu najbardziej aktywna z możliwych, no i to by było na tyle. Dziękuję bardzo.